W moim dzisiejszym filmie przedstawię Państwu postać Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, jednej z najbarwniejszych postaci Drugiej Rzeczpospolitej, ale też i jednej z najtragiczniejszych. Dowiecie się, kto i dlaczego nie chciał, aby Wieniawa Długoszowski był polskim prezydentem. Wczesny ranek 1 lipca 1942 roku, gdy nowojorski taksówkarz, czekający na swojego klienta przy Riverside Drive, zatrzymał wzrok na tarasie 5 piętra budynku naprzeciwko. Zauważył tam mężczyznę w piżamie, który zbliżał się do barierki okalającej taras. Ten mężczyzna popatrzył najpierw w niebo, a potem ukląkł na gzymsie i przeżegnał się. Następnie przechylił się i całą skuloną sylwetką spadł w dół. W złożonych na policji zeznaniach taksówkarz stwierdził później, że człowiek, którego widział, nie skoczył, ale spadł, tak jakby nie żył już tam na górze. I taksówkarz się nie mylił. Bo samobójca czuł się uśmiercony, zanim jeszcze tego dokonał. Następnego dnia amerykańska prasa pisała o śmierci generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, adiutanta i przyjaciela marszałka Józefa Piłsudskiego, podkreślając, że był on wielkim polskim patriotą. Tak naprawdę samobójcza śmierć wieniawy długoszowskiego zupełnie do niego nie pasowała. Przez całe życie był bowiem tym, który bawił nie tylko salony, ale i całą Polskę, a do tego następnego dnia miał wyjechać do Hawany, aby objąć stanowisko polskiego ambasadora. Ten wyjazd oznaczał dla niego poprawę losu, ale pomimo tego popełnił samobójstwo. Aby zrozumieć samobójczą śmierć Bieniawy Długoszowskiego, trzeba zagłębić się w jego życiorysie. Dzieciństwo spędził w Bobowej na sądeczyźnie. To właśnie tam ukształtował się jego charakter. Największy wpływ na to miała atmosfera domu rodzinnego, pełnego tradycji niepodległościowych i przepojona obowiązkiem służby dla Polski. Pomimo tego, że już od najmłodszych lat wykazywał nieprzeciętne zdolności, nauka wcale nie szła mu łatwo. Po uzyskaniu matury rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Lwowskim, które ukończył w 1905 roku. Jego pierwszy związek z córką rektora Lwowskiego Uniwersytetu, Marią Balastis, rozpadł się na rzecz kolejnego ze śpiewaczką operową Stefanią Kalwas, którą później wyjechał do Paryża. W stolicy Francji zadawał się z bohemą artystyczną Paryża, pod wpływem której zaczął nawet studiować malarstwo. Potem jednak zaangażował się w polskie sprawy. Gdy w lutym 1914 roku do Paryża przybył Józef Piłsudski, Gruszewski stał się jego gorącym zwolennikiem. Oczarowany osobą Piłsudskiego napisał w liście do brata: Od dziś uważam się za żołnierza, bo wreszcie mam wodza. W ten właśnie sposób Piłsudski stał się jego wodzem na całe życie. W lipcu 1914 roku przybył do Krakowa, aby odbyć kurs oficerski w ramach Związku Strzeleckiego, do którego wstąpił jeszcze w Paryżu. Gdy wybuchła wojna, znalazł się w szeregach pierwszej kompanii kadrowej. W sierpniu 1915 roku Piłsudski mianował go swoim adiutantem. To właśnie wtedy wytworzyła się pomiędzy nimi. Bardzo bliska więź niczym pomiędzy ojcem a synem. Komendant lubił Długoszowskiego nie tylko za jego odwagę, fantazję i dowcip, ale przede wszystkim ze względu na jego szczerość i lojalność. Po kryzysie przysięgowym w legionach, do jakiego doszło latem 1917 roku, Długoszowski został aresztowany i trafił do więzienia. Gdy okazało się, że jest lekarzem, został wcielony do austriackiego wojska. Jednak w marcu 1918 roku zdezerterował, aby na polecenie Edwarda Rydza Śmigłego, szefa polskiej organizacji wojskowej, udać się z misją do Rosji. Tam miał nawiązać kontakt z generałami Józefem Hallerem i Józefem Dowborem Muśnickim. Wyjazd do ogarniętej bolszewicką rewolucją Rosji był zadaniem bardzo niebezpiecznym. Jak można było przypuszczać, został aresztowany i trafił do więzienia na Łubiance. Jednak dzięki Bolesławie Berenson, żonie rosyjskiego socjalisty, która stawiła się za nim u Jakowa Petersa, jednego z szefów bolszewickiego czeka, został zwolniony i powrócił do kraju. Gdy wrócił, Piłsudski wysłał go z kolejną misją, tym razem do Francji. Tam miał doprowadzić do porozumienia z Romanem Dmowskim i jego Komitetem Narodowym, a także zabiegać o dostawy sprzętu wojskowego dla Polskiej Armii. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku brał udział w przygotowaniu planu. Operacji Ukraińskiej, a potem dowodził różnymi jednostkami na froncie. Po wycofaniu się Piłsudskiego z życia publicznego w sierpniu 1923 roku przeszedł w stan spoczynku, ale nie na długo. Już rok później odbył kurs w Wyższej Szkole Wojennej, który ukończył z wyróżnieniem i awansem na pułkownika. Na polityczną scenę wrócił w kwietniu 1926 roku, biorąc udział w przygotowaniach do zamachu majowego, a potem w jego przeprowadzeniu. To właśnie on towarzyszył Piłsudskiemu, gdy ten jechał na spotkanie z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego. To on wyjaśniał zagranicznym dziennikarzom cele zamachu umiejętnie podkreślając, że uchronił on Polskę przed jeszcze większym rozlewem krwi. W lutym 1927 roku, na polecenie Piłsudskiego, udał się z misją do Watykanu. Tam tłumaczył papieżowi, że przewrót miał na celu skonsolidowanie całego narodu w obliczu bolszewizmu, o czym sam papież mówił wielokrotnie. Na początku lat 30. przez kilkanaście miesięcy był komendantem garnizonu miasta Warszawy. W grudniu 1931 roku na wniosek Piłsudskiego został awansowany na generała, który w ten sposób chciał uhonorować Wieniawę za jego zasługi. Tak naprawdę Wieniawa Długoszowski nigdy nie zabiegał o karierę. Zależało mu jedynie na objęciu dowództwa pierwszego szwadronu w prestiżowym pierwszym pułku szwoleżerów imieniem Józefa Piłsudskiego. Liczył, że dzięki temu zyska wizerunek pierwszego ułana Rzeczpospolitej. W każdym razie, gdy objął to stanowisko, rzucił się w wir życia towarzyskiego stolicy, mocno nadużywając alkoholu. To był najlepszy dla niego czas. Był wówczas królem salonów. Lubili go wojskowi, politycy, artyści, dosłownie wszyscy. Gdy 12 maja 1935 roku zmarł marszałek Piłsudski, nastąpił kres jego najlepszego okresu w życiu. Po śmierci marszałka obóz Piłsudczyków zaczął go spychać na margines. Widziano w nim konkurenta dla Edwarda Rydza Śmigłego, który postanowił przejąć rolę po zmarłym komendancie. W zaistniałej sytuacji wśród liderów obozu Piłsudczykowskiego narodził się pomysł, aby mianować Wieniawę polskim ambasadorem w Rzymie. I Wieniawa przyjął tę propozycję. Jego zadaniem miało być odciąganie włoskiego dyktatora Benito Mussoliniego od Sojuszu z Niemcami i działanie na rzecz zbliżenia Włoch i Francji. Dzięki nawiązaniu bliskich relacji z szefem włoskiego MSZ, hrabią Galeazzo Ciano, szybko zyskał przychylność wszystkich Włochów. Okazało się to bardzo cenne, gdy 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Dla Wieniawy. Wybuch wojny był osobistym dramatem, który stał się jeszcze większy po tym, jak 17 września 1939 roku na Polskę uderzyli Sowieci, a polskie władze opuściły kraj, udając się do Rumunii. Ustępujący ze stanowiska prezydenta Ignacy Mościcki postanowił przekazać swój urząd Wieniawie-Długoszowskiemu. Za takim posunięciem przemawiały nie tylko walory osobiste Wieniawy, ale również jego dobre zorientowanie w polityce międzynarodowej. W zamyśle Mościckiego Wieniawa miał się później zrzec urzędu prezydenta na rzecz generała Kazimierza Sosnkowskiego i Wieniawa, pomimo oporów, przyjął tę nominację. Tyle tylko, że decyzja Mościckiego została natychmiast oprotestowana przez Francuzów, którzy zakomunikowali, że nie będą współpracowali z Wieniawą ani z żadnym rządem powstałym pod jego patronatem. Francuzi obawiali się, że po objęciu urzędu prezydenta Wieniawa Długoszowski będzie kontynuował politykę Beka, której sednem było utrzymanie niezależności. Polski. Tymczasem oni sami chcieli podporządkowania Polski interesom Francji. I dlatego właśnie postanowili przeforsować kandydaturę generała Władysława Sikorskiego, znanego z profrancuskich sympatii. Ten z kolei nie zawahał się oczernić wieniawy, przedstawiając go jako alkoholika, narkomana i hazardzistę o faszystowskich poglądach. W zaistniałej sytuacji Wieniawa wystosował do Mościckiego list, w którym ostatecznie zrezygnował z przyjęcia urzędu prezydenta. Historycy dość długo toczyli spór o to, czy Wieniawa Długoszowski był wówczas polskim prezydentem. Dzisiaj wiemy już na pewno, że nim był. Dekret ustanawiający go nowym prezydentem. Ogłoszony został w monitorze polskim wydanym przez Polską Ambasadę w Paryżu. Tyle tylko, że Francuzi zabronili jego rozpowszechniania. Tak czy inaczej, Wieniawa był ostatnim prezydentem II Rzeczypospolitej. W kolejnych miesiącach 1939 roku, Wieniawa skupił się na wysiłkach, jakie mógł podejmować jako polski ambasador. We Włoszech. Między innymi przekonał stronę włoską do tego, aby zgodziła się na przejazd polskich żołnierzy jadących przez Włochy do Francji, gdzie formowało się nowe polskie wojsko. Mało tego, uzyskał nawet zgodę na to, aby polscy żołnierze otrzymali od włoskich kolei bilety kredytowe. Strona włoska zgodziła się również na przyjęcie do siebie pewnej liczby polskich, Cywili. Dzięki temu do Włoch mogła przybyć żona generała Sikorskiego, która później wyjechała do Francji. Były to bez wątpienia dyplomatyczne sukcesy Wieniawy Długoszowskiego. Zresztą on sam uważał, że w sytuacji, w jakiej znalazła się wówczas Polska, należy zakopać partyjne spory i działać wspólnie na rzecz polskich interesów. I Wieniawa dokładnie tak robił. To jednak nie uchroniło go przed kolejnymi atakami ludzi Sikorskiego, którzy wysłali do ambasady w Rzymie swoich donosicieli. Ci zaczęli wysyłać Sikorskiemu raporty zarzucające Wieniawie nielojalność wobec jego rządu. Kres jego urzędowania. W Rzymie jako ambasadora miał miejsce poklęsce Francji w czerwcu 1940 roku, zadanej Francji przez niemiecki Wehrmacht. Wieniawa udał się wtedy do Lizbony. Stamtąd wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Gdy w lipcu 1940 roku znalazł się w Nowym Jorku, zaczął się najgorszy okres w jego życiu. Brak pieniędzy i pozwolenia na pracę załamały go psychicznie, ale najbardziej bolało go to, że nie może służyć Polsce, co zawsze uważał za swój najważniejszy obowiązek. W kwietniu 1941 roku mogło wydawać się, że jego los ulegnie niebawem poprawie. Spotkał się wówczas z Sikorskim, który przybył z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie Sikorski, dręczony wyrzutami sumienia z powodu pomocy, jaką Wieniawa okazał jego żonie we Włoszech, zaproponował mu funkcję polskiego ambasadora w Hawani i Wieniawa przyjął tę propozycję. Ale gdy cała sprawa wyszła na jaw, został brutalnie zaatakowany przez ludzi swojego obozu. To całkowicie go załamało. Czuł się politycznie uśmiercony i dlatego rankiem 1 lipca 1942 roku rzucił się z tarasu swojego domu przy Riverside Drive. Jego śmierć może być symbolem tego, co było i nadal jest najgorsze w polskiej polityce: brutalnej walki dwóch zwaśnionych obozów politycznych i braku ich myślenia w kategoriach polskiej racji stanu. Wieniawa Długoszowski na pewno był symbolem rządów Piłsudskiego, z którym łączyły go bardzo bliskie relacje. Ale służba Polsce, bez względu na to kto nią rządzi, była dla niego zawsze najważniejsza. Wszystko inne awanse, kariera, pieniądze, sława nigdy się dla niego nie liczyły. Tyle tylko że ten typ politycznego myślenia Nigdy nie miał i nie ma w Polsce zbyt wielu zwolenników. Chyba dlatego postać Bieniawy Długoszowskiego jakoś zgubiła się w polskiej historii. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, jak w czasie konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie wytyczono zachodnią granicę Polski. Dowiecie się, dlaczego dla przywódców mocarstw jej ostateczne ustalenie było tak trudnym zadaniem. Ten film zatytułowałem Poczdamska gra o polską granicę. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować za to, Wsparcie Kongresowi Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz pani Janinie Muszyńskiej, działaczce polonijnej z Kanady. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie, Srebrnym Patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.